kolejny obiekt. Nie do końca jestem pewien, co tutaj się znajduje. Ścieżka jest wydeptana. Obawiam się najgorszego, że dotarli tu wandale. Halo? O kurde. Zobaczcie ten mebel. Wow. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ale piękny. Naprawdę mebelek w największym wypasie. Powiem wam, jak chodzę po belgijskich opuszczonych domach, willach, jeszcze nie spotkałem takiego mebelka. Ten też jest równie piękny. Z tego, co widzę, co ktoś lubi naprawdę stare meble. Tu jakaś maszyna. Może overlock? Dobra, jestem ciekaw, jak będzie wyglądała reszta pomieszczeń. Tu jest piwnica, zostawimy na sam koniec. Tutaj całkiem fajny kominek. Standardowy belgijski, ale i tak robi wrażenie. Łazienka. Cała na niebiesko. Siemaneczko. Patrzcie, tu są drzwi otwarte, a ja gdzieś z tyłu łażę. Mogłem sobie tędy wejść. Dobra. Ale jak już jesteśmy, to wejdziemy jeszcze na górę. Skoro na dole były takie mebelki, to już się boję, co będzie u góry. O, już na wejściu. Co to jest, komoda? Coś ala taki sekretarzyk. Tak. Z szufladkami, z półkami. Bardzo fajne. Kurde, jakie łóżko. Ale ktoś miał gust. Naprawdę niesamowite łóżko. Kolejny piecyk. Widzę, że każdy pokój miał swój piecyk. I takie dość nietypowe kafelki. Malutkie bardzo. Odkurzacz. Miele. Dość dobra firma. I wchodzimy do sypialni kolejnej. Tutaj już mniej widowiskowe łóżka. Raczej bym powiedział, że takie najzwyklejsze. Wszędzie wykładzina. Kolejne łóżko. Nad łóżkiem obrazki. Chyba strych. Zajrzyjmy do środka. Wejdziemy na górę. Oj, ale tutaj chyba już nic nie będzie. Troszkę się rozpędziłem. Domek jest malutki, ale widziałem, że jest obok niego garaż. Najprawdopodobniej należy do tego samego właściciela. Zaraz tam pójdziemy i zobaczymy. Jeszcze raz tylko zerknę na te łóżko, bo takiego jeszcze nie widziałem, serio. Winogron, kiść winogron.
pięknie zdobione nogi. No super, mi się podoba. Szafa i tak rozwala system. No, szafa jest nieziemska. Jeszcze taki zielony marmur. Dobra, idziemy do piwnicy. Piwnica pusta, ale chłodno tutaj, super miejsce na przechowywanie wina lub przetworów oczywiście. Idziemy zobaczyć garaż. Garaż jest chyba z tej strony. To jest kolejna toaleta, a garaż mamy tu. O, jesteśmy. Tu mamy jakieś gliniane talerze. Być może ktoś się parał takimi zajęciami, wyroby gliniane. Kafelki. Miniaturowe. Ciekawe, czy działa. Lustro metalowe. I docieramy w końcu do garażu. Jest i garaż, a w garażu święty Mikołaj, który pilnuje tutaj terenu wraz z sarenką. Sprzęt, silniczek, piła i gotowe, można działać. A tutaj co? U góry same doniczki. W sumie nic ciekawego. Myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć eksplorację. Kurde, znów przyniosę kleszcza do domu. Dobra. W tym miejscu pożegnamy się z kolejnym domem, który odwiedziłem. Tym razem znaleźliśmy bardzo fajne meble. Mam nadzieję, że więcej takich okazów znajdziemy, chociaż eksploruję już bardzo długo w Holandii, w Belgii i nie znalazłem nigdy takiego pięknego kredensu. Mam nadzieję, że Wam się również podobało. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.